Jak pan ocenia dzisiejszy mecz? No, bardzo źle trochę zaczęliśmy, lecz potem Leszno popełniało trochę błędy, dogoniliśmy ich kontrą. No i niestety końcówka bardziej dla Leszna. Do zakończenia sezonu zostało już bardzo mało spotkań. Jak pan podsumuje tegoroczne występy swojego zespołu? No, zmieniła się kadra trenerska, wiadomo, no, jest to dla nas bardzo wyzwanie, jestem młody, jest bardzo ciężko, no ale jeszcze został jeden mecz pobornika, mamy nadzieję, że go wygramy. Jak oceni pan dzisiejsze spotkania? No, w tym meczu było wszystko, co może być w piłce ręcznej. Na początku wygrywamy dosyć wysoko, 5-6 bramek do przodu, potem nagle przestój. W drugiej połowie dużo walki, nie mogliśmy się przebić, że tak powiem, na jedną do przodu. Mieliśmy mnóstwo sytuacji bramkowych, gdzie nie wykorzystaliśmy. 4 poprzeczki chyba, czy 5 nawet w tej końcówce. Ostatnia kontra też, Michał Friske nie skończył tak jak powinien. Ale mówię, no, cieszą nas te dwa punkty, bo na pewno z gry bylibyśmy dzisiaj bardzo zawiedzeni, gdybyśmy tych dwóch chociaż punktów nie przywieźli do Leszna. Skąd decyzja o przełożeniu meczu w Grodkowie na czwartek? To była propozycja zespołu z Grodkowa, wystosowali oficjalne pismo. My oczywiście się zgodziliśmy, bo w takich sytuacjach przeważnie tak się dzieje, więc no, to był pomysł zespołu z Grodkowa. Kolejna dłuższa przerwa i widzimy się 8 maja w hali 13 do spotkania z Zieloną Górą. No tak, na pewno Zielona Góra będzie chciała to spotkanie wygrać, no tak samo jak my. Już teraz widać po tym meczu, że jest coraz lepiej. Na pewno AZS jest w naszym zasięgu i z takim nastawieniem będziemy podchodzić przez następny tydzień treningowy i będziemy chcieli wygrać ten mecz. Jak z twojej perspektywy wyglądał dzisiejszy mecz? Weszliśmy w mecz dobrze, bo prowadziliśmy nawet już chyba 5 bramkami, lecz potem się wkradły właśnie nasze stare demony, błędy. I chyba ze stanu 10-5 nagle było 12-10. I tak naprawdę wtedy zaczęły się nasze problemy. Grodków nam właśnie odskoczył tam bodajże na 2-3 bramki i szacunek dla drużyny, że właśnie się nie poddaliśmy. Wróciliśmy nawet w końcówce, przegrywaliśmy 2 bramkami. U nas była właśnie kara, ale tak się nie poddaliśmy. Dociągnęliśmy do karnych i przechyliśmy w karnych szale zwycięstwa na swoją korzyść. Długo wyczekiwana wygrana. Cieszycie się? Tak, na pewno. Każde punkty cieszą, lecz tak naprawdę mieliśmy apetyt na 3 punkty. Mieliśmy też swoje okazje, ja też właśnie setkę przestrzeliłem, chłopaki też właśnie dużo poprzeczek obili. Niestety takie coś boli, ale cieszymy się z tego, że właśnie zdobyliśmy te 2 punkty i zwyciężyliśmy po karnych.